W 1815 roku Suwałki znalazły się w Królestwie Polskim w Zaborze Rosyjskim. W wyniku postępującej rusyfikacji Polacy utracili dotychczasowe swobody. Na wiele lat nadzieje na odzyskanie wolności wygasły. Do 1914 roku miasto było stolicą guberni suwalskiej. Jej północną część zamieszkiwała głównie ludność litewska, natomiast południową Polacy. Stało się to później przyczyną konfliktu o przynależność państwową tych ziem. Złoty okres Suwałk to pierwsza połowa XIX wieku. Powstały wtedy najpiękniejsze gmachy. Stale rosła liczba mieszkańców, wśród których większość zaczęli stanowić Żydzi. Po powstaniu styczniowym wraz z postępującą rusyfikacją zaczęła rosnąć liczba Rosjan. Carat objawił swoją imperialną potęgę, a czarny dwugłowy orzeł rozpostarł swe skrzydła. Język rosyjski rozbrzmiewał na ulicach, w parkach i w szkolnych klasach. Codziennym stał się widok munduru carskiego urzędnika i żołnierza. Za rogatkami wyrosły potężne koszary. W 1914 coraz wyraźniej wyczuwało się niepokój. W Europie narastał konflikt. 1 sierpnia Niemcy wypowiedziały Rosji wojnę. W połowie miesiąca Rosjanie przystąpili do ofensywy i wkroczyli do Prus Wschodnich. Po bitwie pod Starembergiem nad jeziorami mazurskimi, w których ponieśli dotkliwe gąski, zostali zmuszeni do odwrotu. A 12 września oddziały niemieckie wkroczyły do Suwałk. W końcu września Rosjanie odzyskali Suwałki, a po wyjątkowo ciężkich i krwawych walkach ponownie wkroczyli do Prus. Tam ich dalsze natarcie utknęło. Zimą 1915 roku Niemcy przejęli inicjatywę i 15 lutego ponownie zajęli Suwałki. Region został odłączony od pozostałych ziem Królestwa Polskiego i wszedł w skład tzw. Oberostu. Mieszkańców dotknęły liczne prześladowania i represje. Jedyną organizacją reprezentującą społeczność polską stał się wówczas Suwalski Komitet Obywatelski na czele z Walerym Romanem, którego głównym celem działania była pomoc poszkodowanym w wyniku działań wojennych. Równocześnie w tajemnicy przed okupantem od 1917 roku na Suwalszczyźnie zaczęły się tworzyć zakonspirowane ogniwa polskiej organizacji wojskowej, której organizatorami byli m.in. ksiądz Lew Modzelewski z Bargłowa i Aleksander Putra z Koniecboru. W listopadzie 1918 roku, kiedy po 123 latach niewoli odradzała się niepodległa Rzeczypospolita, los Suwalszczyzny pozostawał nadal nierozstrzygnięty. Wśród stacjonujących w Suwałkach żołnierzy niemieckich panowało rozprężenie. Mieli dość wojny i myśleli o powrocie do domu. Z rozkazu Aleksandra Putry w nocy 11 listopada na cmentarzu parafialnym przy ulicy Bakałażewskiej nastąpiła alarmowa koncentracja suwalskich oddziałów polskiej organizacji wojskowej. Do wystąpień przeciwko okupantom jednak nie doszło. Jadłem obiad z rodziną, kiedy Stasiek wywołał mnie na podwórko. Powiedział, że w nocy na cmentarzu ma być koncentracja i idziemy rozbrajać Niemców. Do zmroku wydobyliśmy z ukrycia broń i wraz z kilkoma kolegami przez podwórka dotarliśmy nocą na oznaczone miejsce koncentracji. Przy murze cmentarnym stały uzbrojone czujki. Z radością i ochoczo przybywały kolejne grupy nawet w najdalszych miejscowości, z Filipowa, Przerośli i Sejm, uzbrojone w co kto miał. Gotowi do walki, z niecierpliwością oczekiwaliśmy rozkazu ruszenia na Niemców. Dowództwo nad całością objął pułkownik Arno. Niestety nad ranem przyszedł łącznik i powiedział, że wskutek porozumienia z Niemcami akcja jest odwołana i że wszyscy mamy wracać do domów i oczekiwać dalszych rozkazów. 12 listopada próbę rozbrojenia okupantów podjęto natomiast w Augustowie. Thank you.
Powstrzymanie się od wystąpień zbrojnych przeciwko Niemcom było wynikiem porozumienia, które 11 listopada zawarli przedstawiciele Suwalskiego Komitetu Obywatelskiego Adam Nowiński, Jan Schmidt i Czesław Lutostański z reprezentantami Niemieckiej Rady Rządzielskiej. Strona polska zobowiązała się do utrzymania porządku oraz nieutrudniania ewakuacji władz i oddziałów niemieckich. Niemcy wyrazili natomiast zgodę na utworzenie reprezentującej społeczność polską Tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego, której celem było pokojowe przejęcie władzy i jak najszybsze przekazanie jej organom państwa polskiego. Prezesem Rady został Adolf Świda, a w jej skład weszli czołowi przedstawiciele miejscowej inteligencji, ziemiaństwa i duchowieństwa. Już w listopadzie 1918 roku początkowo samorzutnie, a od 6 grudnia powołując się na przekazane za pośrednictwem Walerego Romana pełnomocnictwa naczelnika państwa i rządu polskiego, przedstawiciele Rady rozpoczęli negocjacje w sprawie przejęcia administracji i przejęcia majątku. Równocześnie przystąpiono do tworzenia samorządów, powołano tymczasowych starostów powiatowych, rozpoczęto organizowanie sądownictwa oraz utworzono polską milicję. W styczniu 1919 roku na Suwalszczyznę przybyli reprezentujący rząd komisarze rządu, którzy przystąpili do tworzenia urzędów i administracji podległej władzom centralnym w Warszawie. Wobec przedłużającej się okupacji ogromnym osiągnięciem Rady było przeprowadzenie wyborów do Sejmu Ustawodawczego, co odebrane zostało przez społeczność polską jako potwierdzenie jej praw i kolejną zapowiedź rychłego przyłączenia Suwalszczyzny do niepodległej Rzeczypospolitej. W dniu 1918 roku w leżącym poza linią demarkacyjną Zabrowie rozpoczęto formowanie pierwszego suwalskiego pułku strzelców, którego dowódcą został suwalczanin major Mieczysław Mackiewicz. W odezwie ogłoszonej w języku polskim i litewskim wezwał do wstępowania w jego szeregi wszystkich zdolnych do noszenia broni obywateli ziemi augustowskiej, suwalskiej i sejmeńskiej. Stasiek powiedział, że w Zambrowie tworzy się pułk suwalski i że trzeba żołnierza. On idzie. Pytał, czy ja pójdę. Powiedziałem o tym w domu. Matka i Zośka płakały. Ojciec odparł. Dobrze, synu. Tak trzeba. Poszło nas z Kamedulskiej sześciu. Ja, Antek, Stasiek i trzech guzatów. Na ganku matka z łzami w oczach dała mi toborek i ucałowała. Ojciec zrobił znak krzyża. Zośka pobiegła za mną do zakrętu, tam wcisnęła w rękę różaniec.
apel majora Mackiewicza spotkał się z szerokim oddźwiękiem wśród społeczności polskiej na Suwalszczyźnie. Inicjatywę poparły m.in. Tymczasowa Rada Obywatelska Okręgu Suwalskiego oraz Suwalska POW, która natychmiast skierowała do Zambrowa blisko 300 POW-iaków. Miejscowe ziemiaństwo złożyło natomiast ofiary finansowe. Prowadzono również zbiórkę ciepłej odzieży, bielizny i środków sanitarnych. Ogólną liczbę ochotników wysłanych z Suwalszczyzny szacowano na około 1000 ludzi. Już w pierwszych dniach lutego odbyła się uroczysta przysięga, a niebawem pułk skierowany został na front i wszedł do walki, a w początku kwietnia wziął udział w operacji zdobycia Wilna. Jego zadaniem było opanowanie zajętej przez bolszewików Lidy. Natarcie miało się rozpocząć o świcie 16 kwietnia. Po przygotowaniu artyleryjskim pułk miał zdobyć dworzec kolejowy i wedrzeć się do miasta. Niestety zaskoczenie nieprzyjaciela nie powiodło się. Ciężkie i wyjątkowo krwawe walki trwały ze zmiennym szczęściem do zmierzchu. Jak zapisał kronikarz pułku, pod wieczór lotem błyskawicy cały front obiegła wieść, że na pozycję przybył naczelny wódz, marszałek Józef Piłsudski. Pod ogniem nieprzyjaciela rozmawiał z oficerami i szeregowymi pułku. Fakt ten wpłynął bardzo dodatnio na młodego żołnierza. Obecność wodza na pozycji ożywiła ducha, dodała mu sił do nowych ofiarnych myśli. Późnym wieczorem niektóre kompanie wdarły się po raz trzeci na dworzec kolejowy i skraj miasta. Dzień później, niemal bez walki, Lida została zajęta. W czasie boju poległo 4 oficerów i 23 szeregowych, a 5 oficerów i 70 szeregowych zostało rannych. 19 kwietnia korpus oficerski pułku podejmował obiadem Józefa Piłsudskiego, który w uznaniu zasług i męstwa wykazanego w boju o Lidę zgodził się zostać honorowym szefem pułku, a w pułkowej słowie księdze zapisał. 2 dni po wzięciu Lidy, jako drzwi otwarte do Wilna i w dzień wzięcia Wilna przy obiedzie w pułku suwalskim, słownie dziękuję za pracę w boju lidzkim. Józef Piłsudski. W początku 1919 roku wraz z unormowaniem sytuacji wewnętrznej w Rzeszy stacjonujące na Suwalszczyźnie oddziały niemieckie zastąpił ochotniczy korpus podpułkownika Wondywicza. Niemcy zmienili swój stosunek do społeczności polskiej, otwarcie popierając odtąd stronę litewską, która stopniowo wysuwała coraz dalej idące roszczenia. Reprezentował ją utworzony w styczniu 1919 roku w Sejmach Litewski Komitet Powiatowy, który w lutym przejął władzę na terenie powiatu. Przy wsparciu Niemców zorganizował milicję, usunął przedstawicieli władz polskich, a w kwietniu ogłosił pobór do wojska. Z biegiem czasu sytuacja stawała się coraz trudniejsza, a 23 marca Tymczasowa Rada Obywatelska została powiadomiona o przekazaniu władzy stronie litewskiej również w powiatach suwalskim i augustowskim. Wkrótce w Suwałkach zjawił się litewski komendant miasta. Za nim wkroczyły oddziały wojska oraz milicja i urzędnicy. Utrudniano pracę polskich urzędów. Nasiliły się prześladowania. Coraz częściej dochodziło do zajść z udziałem okupantów. W maju obiektem ataków stały się polskie sądy i występująca w obronie miejscowej ludności policja. W raporcie Tymczasowej Rady Obywatelskiej pisano. Dnia 26 lipca bieżącego roku w Ogrodzie Miejskim żołnierze litewscy dokonali napaści na uczniów miejscowego gimnazjum, próbując zerwać orły z czapek gimnazjalnych. Gdy uczniowie stawili opór, żołnierze dopuścili się rękoczynów. Wieczorem tego samego dnia tłum żołnierzy niemieckich, wśród których byli Litwini, wdarł się do urzędu policyjnego, pobił policjantów, zabrał im broń i połamał na ulicy. Potem rozjuszony tłum udał się przed magistrat, z gmachu którego zrzucono szyld z orłem polskim, a banda, która się wdarła do wnętrza lokalu, rozgromiła 2 wydziały, niszcząc biurka, papiery i dokumenty. Od magistratu tłum skierował się w stronę urzędu powiatowego, demonstrantów oprowadzał i wskazywał instytucje polskie cywilne Żydy.
tej sytuacji rozpoczęto zbiórkę podpisów pod petycją wzywającą rząd do włączenia regionu w granice niepodległej Rzeczypospolitej. A do Warszawy wyruszyła 7-osobowa delegacja, która spotkała się z przedstawicielami rządu i suwalskimi posłami. Przyjął ją również naczelnik państwa Józef Piłsudski. Wkrótce zorganizowano wyjazd części delegatów do Paryża, gdzie złożono noty protestacyjne. Równocześnie obok działań społecznych i politycznych na Suwalszczyźnie trwały intensywne przygotowania wojskowe, kierowane przez zakonspirowaną polską organizację wojskową. W styczniu 1919 roku na Suwalszczyznę został skierowany podporucznik Adam Rudnicki, który objął stanowisko komendanta suwalskiego okręgu POW, dowództwa obrony kresów ziemi suwalskiej. Obok prac organizacyjnych skupiono się. W maju okręg dysponował już siłą około 1600 zaprzysiężonych członków. Wiosną 1919 roku na terenie całego okręgu zaczęły też powstawać oddziały partyzanckie, które podjęły działania w obronie miejscowej ludności. Doszło do pierwszych większych starć z okupantami 5 czerwca 1919 roku, aby uniemożliwić Niemcom masowy wywóz mienia, suwalska POW wysadziła tory kolejowe w rejonie Dąbrówki i Bakanika. Decydujące rozstrzygnięcia w sprawie zakończenia okupacji zapadły na konferencji pokojowej w Paryżu. Początkowo Litwinom przyznana została niemal cała Suwalszczyzna. Stanowisko strony polskiej znalazło jednak poparcie marszałka Ferdynanda Fosza, który opracował nowy projekt linii zatwierdzony przez Radę Najwyższą Ententy 26 lipca. Po decyzjach międzynarodowych Litwini opuścili Suwałki. Jednocześnie chcąc utrzymać Sejm na niszczyznę, umocnili swoje pozycje na linii Czarnej Hańczy. W tej sytuacji 16 sierpnia 1919 roku kierownictwo suwalskiego okręgu POW podjęło decyzję o wybuchu powstania, którego celem było uwolnienie całej Suwalszczyzny. W rejonie planowanej koncentracji oddziałów potajemnie transportowano broń i amunicję. Bodajże na dzień 18 czy 19 sierpnia 1919 roku została wyznaczona zbiórka POW-iaków na przedmieściach. Ruszyliśmy, gdy zapadł zmrok, kierując się na Sejmie drogą okrężną przez wieś Szwajcarii. Sejm zaatakowaliśmy 23 sierpnia 1919 roku w 5 rano. Prowadzimy nas dwie dzielne POW-iaczki, Aniela Buciatycka i Janina Kasperowiczów. Po krótkiej walce wzięliśmy do niewoli ponad 100 żołnierzy litewskich oraz 3 niemieckich. I dopadło Litwinów? Nie wiem. Z naszej strony zginął bodajże tylko jeden powstaniec, a kilkunastu zostało rannych. Po zdobyciu Sejm mianowano mnie sekcyjnym. 24 sierpnia zaczęły docierać do nas niepokojące wiadomości, że Litwini grupują duże siły wojskowe celem opanowania Sejmu. Od południa ja ze swoją sekcją zająłem odcinek na cmentarzu. Mieliśmy za zadanie pilnie obserwować przedpole i w razie podejrzanych ruchów meldować dowództwo. Około godziny 5 rano, 25 sierpnia, usłyszeliśmy strzały. Na naszej placówce było nas 10 powstańców. Postrzeliwując się, zdołaliśmy na krótki czas powstrzymać nieprzyjaciela, ale gdy dostaliśmy ogień z boku, musieliśmy się wycofać. Obok mnie padł pod kuli Ignaś Hołdyński. Cofaliśmy się w kierunku kościoła. Tam padło jeszcze kilku naszych, w tym porucznik Zawadzki Ruzga, Irek Rukat, Stefek Chełmiński. Zaledwie kilka godzin później oddziały powstańcze wzmocnione przybyłą z Krasnopola kompanią podchorążego Łankiewicza i plutonem konnym odzyskały Sejmę.
walce tego dnia poległo 16 powstańców, a 30 zostało rannych. Ciała 10 zabitych przewieziono do Suwałk, a 28 sierpnia pochowano w bratniej mogile na cmentarzu parafialnym. Wieczorem 26 sierpnia do Sejny wkroczyła 5. kompania 41. Pułku Piechoty. Dwa dni później miał miejsce kolejny litewski kontratak. Jednak Litwini musieli ustąpić. W ciągu kilkunastu najbliższych dni, nie napotykając oporu, oddziały polskie obsadziły całą linię Fosza. Które zapadły na forum międzynarodowym, Niemcy rozpoczęli przygotowania do ewakuacji, a ostatni żołnierze niemieccy opuścili Suwałki 23 sierpnia. W oczekującym na przeżycie polskich oddziałów w mieście utworzono komitet powitalny. Suwałki przybrały odświętny wygląd. Wreszcie 24 sierpnia owacyjnie witani do Suwałk wkroczyli strzelcy suwalscy. W tygodniku Ziemia Suwalska pisała: mimo niepogody wielotysięczne tłumy wyległy na ulicę, by witać entuzjastycznie naszych chłopców. Przed triumfalną bramą zabrali się przedstawiciele duchowieństwa wszystkich wyznań, Rady Okręgowej, Rady Miejskiej oraz delegaci gmin i miejscowych instytucji. W powitalnym przemówieniu mówiono: przychodzicie do nas po krwawym trudzie i znoju, oczekiwani z tęsknotą, by zwiastować nam radosną nowinę, iż jesteśmy wolni. Przychodzicie do nas jako wolni żołnierze polscy, do wolnej polskiej ziemi, dlatego też niosąc wam w darze serca nasze, wznosimy na cześć waszą radosny obrzyd. Witajcie! Po uroczystym nabożeństwie i krótkim odpoczynku drugi batalion odmaszerował w kierunku Sejm, gdzie trwały walki powstańcze. Wieczorem 12 września do Suwałk przybył naczelnik państwa Józef Piłsudski. Dwudniowy pobyt naczelnika stanowił zwiększenie wysiłków oraz potwierdzenie okupionej krwią wolności i gwarancję nienaruszalności granic. Przed czterema bramami wzniesionymi na ulicy Kościuszki naczelnika witały kolejno: dzieci, włościanie i robotnicy, żołnierze 41. Suwalskiego Pułku Piechoty, a przyostatni prezydent miasta Adam Mopiński, duchowieństwo, przedstawiciele władz i instytucji. Drugiego dnia wizyty naczelnik wziął udział w uroczystej mszy na schodach kościoła świętego Aleksandra. Po zakończonym nabożeństwie odbyła się ceremonia poświęcenia i wręczenia sztandaru ufundowanego przez mieszkańców. Jestem serdecznie wzruszony przyjęciem, jakie mnie tu doznało. Nie jest to, wieście mi, panowie, zdawkowe frazesy, jakie jak łatwo jest rzucać podczas urzędowych przyjęć czy też uroczystości. Wy, panowie suwalczani, powiem wam to wam otwarcie, kosztowaliście mnie osobiście bardzo drogo. Prawie od roku Polska jest wolną, jednoczy się, potężnieje, z każdym dniem staje się coraz silniejszą, wyrasta na potężne państwo. Patrząc na te rozkwit, przyznaję z całą szczerością, wszak człowiek słabym jest, rozpiera mnie nieraz doma w Belwederze, że Polska w tak krótkim czasie stała się silną, że Polska doczekała się nareszcie dni triumfu. A jednak czułem, że wolno mi triumfować, bo zawsze stał mi przed oczyma ten zakątek polskiej ziemi, którą chłop nasz uprawia, a którą wróg dotąd ciemiężył, gdzie Polak tylko ćwiercią płuc oddychać może, gdzie polskie dziecko ukradkiem tylko śpiewa polskie pieśni patriotyczne.
Byście to byli dla mnie tym krwawym wyrzutem. Stąd szły wieści, które mi dumnym być nie pozwalały. Z synami tej ziemi spotkałem się w boju, gdym szedł wyzwolić rodzimę Wilno. Widziałem, jak chłopcy cieszyli spokojnie na śmierć po triumfie dla Polski na tamtej najrodzimniejszej mej ziemi. I wówczas z bólem przejmowała mnie myśl, że jednak ziemia ojczysta nadal jęczeć musi pod obcym jarzmem. Wszak od wieków w Polsce powinna być ponad obcym jarzmem godność Polaka, a nieraz z krwią wdeptaną w błoto. Byście jarzmo to dźwigać musieli dłużej. Dzisiaj ziemia wasza jest wolna. Broni jej armia polska przed obcą przemocą. Panowie, jestem żołnierzem i otwarcie wam mówię, że kocham tę górę wojenną, której charaktery albo kruszą się jak szkło, albo hartują jak stal. Żołnierz polski wiele uczynił dla wyzwolenia rozkwitu ojczyzny. Ramię żołnierza podołać jednak wszystkiemu nie może. Nastąpił pokój. Są w życiu narodów i państw zmagania, które nigdy nie ustają. Polskę na równi z innymi narodami oczekuje walka we wszechświatowej organizacji i kultury. Sprostać tej walce najciężej jest tym, którzy są na kresach. Na kresach bowiem stała najcięższy obowiązek reprezentowania kultury narodu. Mam uczucie dumy kresowca, gdy organizacja i kultura mego narodu triumfuje. Polska musi mieć triumfy w tej pokojowej walce. Zdać musimy wielki egzamin, by nie dać się ubiec w tym kulturze wyścigu i od czasu panowania zależeć będziecie w znacznej mierze, czy wynikiem tego wyścigu będzie triumf Polski, czy hańba. Polska przez 150 lat stanowiła kresy dla państwa zaborczych. Znamy my Polacy dobrze metody, jakie stosowali na kresach. Poznaliśmy je nazbyt dobrze, abyśmy chcieli je naśladować na naszych kresach. Wasze miasto, panowie, jest jedną z przednich placówek w tym kulturowym zmaganiu się. Za rozwój więc i pomyślność waszej pracy na kresach wznoszę do was, panowie. Zobaczyli państwo widowisko historyczne Suwalszczyzna 1918-1919 w drodze do niepodległej. To opowieść o Wołowska-Rusińska i Krzysztof Spłodowski. Brawo! Realizacja, reżyseria, zdjęcia i montaż prezentacji R&P New Media, Kala Kosakowska. Tam w otwartym wydarzeniu. Nagłośnienie i oświetlenie Grzegorz Świerzbin wraz z zespołem z Suwalskiego Ośrodka Kultury. Pomoc organizacyjna Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Suwałkach i Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach. Dziękujemy. Nasze kolejne widowiska. Do zobaczenia.
Co by było, gdyby pomylili? Czekaj, jeszcze mikrofon.